Tragedia w Rudzie Śląskiej. Nie żyje 4-miesięczne dziecko, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe, jednak niemowlęcia nie udało się uratować. Magda Sincewicz. Najpierw próbował ojciec. Potem do reanimacji przystąpili strażacy, którzy przybyli pierwsi na miejsce. Chwilę później dołączyli do nich ratownicy medyczni. Niestety 4-miesięczne dziecko pomimo reanimacji nie przeżyło. Powody tego zdarzenia są w tej chwili nieznane. Decyzją prokuratora zostanie zarządzona sekcja zwłok, która ma przynieść odpowiedź, jaka była przyczyna śmierci tego dziecka. Na miejsce przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który wylądował na placu przed Urzędem Miasta. Była akcja, bo zatrzymanie było krążenia ponoć u dziecka. Tam tak szczegółów nie znam absolutnie, bo to tylko tyle. Lądował helikopter, pełna pomoc. Przykre to, ale to jest, powiem tak, zaangażowanie służb było super. Akcja poszła pełną parą i to jest piękne, że przynajmniej ta chęć pomocy. Akcja reanimacyjna trwała prawie godzinę. Dowiedzieliśmy się na miejscu, że ojciec dziecka prowadził resuscytację. Strażacy przyjęli te działania do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego, które było niezwłocznie po nas. Akcja resuscytacyjna trwała około 40 minut, lecz jednak zakończyła się niestety niepowodzeniem. Jak wynika z relacji matki, dziecko obudziło się, zostało nakarmione i ponownie położone do łóżeczka. Niestety rano już nie oddychało. Kobieta została przebadana alkomatem. Była trzeźwa.